nieopłacony mandat w Niemczech. Nagrywamy. Masz nieopłacony mandat w Niemczech? Mam. Naprawdę? Tak. No, ale nie pojadę chyba już tam nigdy. Póki co mnie tam nic nie ciągnie. A boisz, nie boisz się, że oni przyjadą po ciebie? Będę się ukrywał, ile mogę, nie? Na windzie. Na windzie tam wiesz, że ludzie znikają, więc... Znaczy. No dobrze, panie Damianie, odkrycie roku polskiego MMA. No tak wyszło, tak wyszło. Tak wyszło, no. Zapracowałeś w tym roku trochę, co? Intensywny rok. Tak, tak, tak. To znaczy już jak kiedyś się wypowiadałem, ogólnie taki miałem plan po tym, powiedzmy, nieudanym 2020. Chciałem przyspieszyć wszystko. No i jakby... Przypadkowo mi się też udało dostać tą nagrodę przez to, że 4 walki skończone przed czasem, tak? Duże właśnie to tempo. No i super. Super, super. No, super. No dobra, ale jesteś, zanim było KSW, były inne walki i w ogóle było całe małolactwo twoje. Co ty wtedy robiłeś? Czym ty się zajmowałeś? Skąd ty wiesz? Jak wtedy wykorzystywałeś swoje warunki? Czy jakieś sporty inne uprawiałeś? A to od początku totalnie. Od początku, od bobasa. Dobra, to... Wyklułeś się. Wyklułem się, dobra. Wyklułem się. Jak osiągnąłem 4. level życia, to tata mnie zabrał na boisko do piłki. Tam mieliśmy gdzieś przy bloku po prostu boisko. No i tak to się zaczęło w sumie, jakaś miłość do sportu. Zapisałem się, jak miałem tam 6-7 lat, do Unia Białogard. To był taki nasz, no, drużyna piłkarska. Niezbyt, powiedzmy, tam mocna, bo to małe miasteczko, ale często graliśmy. No i gdzieś tak 9-8 lat tam grałem około. Czyli byłeś bardzo poważnym piłkarzem. Tak, tak, tak. No to na początku to była moja taka miłość i myślałem, że to będę robił do końca życia. No ale... Wiesz jak jest, z tą pierwszą miłością zazwyczaj nie wychodzi. Tak, i u mnie też nie wyszło z tą piłką. No i co? I potem miałem, powiedzmy, takie pół roku, że nie trenowałem nic. No i ojciec mnie wtedy właśnie, powiedzmy, zmusił, może zmotywował. Powiedział, że weź się zapisz na szachy, na cokolwiek, ale żebyś po prostu coś trenował. Wyszło tak, że akurat mój kuzyn grał w tenisa i chodziłem pół roku na tenisa stołowego, odpijałem sobie paletką, nie? Kolejny piękny epizod życia sportowego Damiana Piwowarczyka. Tenis stołowy. No i co, były jakieś marzenia o igrzyskach, tego typu sprawy? Nie, ale fajnie się nauczyłem podkręcać piłeczkę. Dobrze podkręcasz? Na triki, na świetlicy to działało, nie? To działało. No ale co, pograłem pół roku, jednak to no, nie było do końca to, co mnie jarało. Za mało kontaktów. Za mało trochę tej adrenalinki mimo wszystko, nie? A byłeś agresywnym graczem tenisa stołowego? Nie, ja byłem tym defensywnym właśnie. Ja lubiłem z daleka stać i podcinać piłeczkę. To defensywny. No i... Co? I potem przyszło jiu-jitsu, ale jiu-jitsu przyszło tak zupełnie przypadkiem, że byłem w ogóle wtedy na imprezie, wiesz, gimnazjalnej, sok, pomarańcze i te sprawy. I koledzy mi powiedzieli, że idą na jiu-jitsu, to ja im powiedziałem, żeby poczekali jeden dzień i pójdziemy razem. No i wyszło tak, że poszliśmy następnego dnia na jiu-jitsu, oni pochodzili z miesiąc, no a ja jestem do teraz w sumie, nie? I super. Potem jiu-jitsu ewoluowało na początku w boks, a potem w MMA. I to się wszystko działo w Białogardzie jeszcze? Tak, tak. Na początku w Białogardzie chodziłem tam do AKS Grappling Białogard 3 razy w tygodniu. Potem jak już naprawdę mi się podobało to jiu-jitsu, to też jeździłem 2 razy w tygodniu do Koszalina. Koszaolin. Tak, do samego klasztoru. Koszaolin. Do Kornela Zapadki w ogóle. Pozdrawiam Kornel Zapadka. Założyli sekcję z Mariuszem Szczerkiem. No, ale tam z różnych przyczyn potem sekcja została zamknięta ogólnie. Znowu wróciliśmy do Białogardu i trenowałem chwilę, znaczy dłuższą w sumie chwilę, bo to z rok, półtora u Marcina Łazarza. To był też u nas taki jedyny klub MMA w Białogardzie. No i w końcu zaczęło mi brakować po prostu jakichś sparring partnerów, kogoś na poziomie. No ciężko było to dograć, zresztą wiesz, że jest w ogóle problem nawet z jakimiś tam ciężkimi gościami, nie? Najlepiej ta kategoria 70-77 jest obsadzona, a... Dużo niejadków po prostu. Tak, tak, tak. No więksi goście chcą podnosić ciężary, a nie się bić do końca chyba, nie? No i to było właśnie spowodowane... To znaczy zdecydowałem się wtedy na wyjazd do Poznania pod pretekstem, rodzicom powiedziałem, że na studia, nie? A tak naprawdę to w ogóle mi nie chodziło, żeby na studia wyjechać, tylko do Smoka tutaj przyjechać, szczerze powiedziawszy, nie? Trenować, ale kończę już studia. Rodzice nie oglądają wywiadów?
Nie, no myślę, że czasem oglądają, ale nawet otwarcie bym im to powiedział. Oni wiedzą dobrze o tym, że u mnie jest szkoła na drugim miejscu. Jednak ten sport jest na pierwszym, ale oczywiście staram się i w tym jakoś tam nie odstawać. Właśnie teraz już wszystko jest zdane, praca oddana, no i czekam tylko na zatwierdzenie i kończę, mam nadzieję, epizod. Nie? No i ostatni rok pokazał, że ma to sens. Takie skupienie dokładnie. Na sporcie, a reszta bocznym torem, nie? Dokładnie, dokładnie. Zaczęło się od jiu-jitsu, a startowałeś w zawodach jiu-jitsu? Masz jakiś taki epizodzik zawodniczy też? Tak, no właśnie bardzo dużo startowałem swego czasu w jiu-jitsu, tylko że ta historia też w ogóle była dziwna, bo poszedłem na pierwsze zawody. To nie były akurat jakieś, powiedzmy, nie wiem, mocno obsadzone zawody, ale poszedłem po pół roku, wygrałem 3 walki w ogóle przed czasem. Mówię, kurde, chyba jestem w to dobry. I potem jeździłem i potem wyszło tak, że przez rok albo półtora nic totalnie nie wygrałem. Fakt też było, kurde, że... chyba byłeś dobry. Chyba byłem dobry, nie? A potem jednak była ta taka moment zwątpienia, lekkiej depry, nie? Sportowej. I mówię, no nie wychodzi. Chyba jednak nie jest. W ogóle, chyba jednak nie jest. To jeszcze tym bardziej, że miałem tam 16-17 lat. Te zawody też trochę funduszy pochłaniają. A ty jedziesz pół kraju, żeby dostać 2 minuty, na wiesz, dziurę. Pozycję boczną, goście trzyma i przegrywasz, nie? No to trochę cienko. Trochę cienko. Ja miałem taki podobny start, bo ja przez pierwsze prawie 2 lata nie wygrałem ani jednej walki. Ja startowałem średnio co miesiąc i wyjazd na dziurę, powrót, wyjazd, wpierdol, powrót i tak cały czas. I po 2 latach zrobiłem brąz na Mistrzostwach Polski ADCC, złoto na Mistrzostwach Europy i srebro na Mistrzostwach Polski. Nagle, jedno za drugim. I wiesz, co chodzi? Wtedy stwierdziłem, że dobra, jest okej. Okay. Jakiś taki przeskok, nie? Tak, i za juniora wtedy zacząłem właśnie wygrywać, ale to tam było też okupione 2 latami depresji. Nawet niedawno się zastanawiałem, czemu ja cały czas jeździłem na te zawody. Jakby wiesz, o co chodzi? Jak teraz sobie o tym myślę, że cały czas dostawałem w dupę i cały czas nadal to robiłem i nadal z entuzjazmem jeździłem na te zawody, Nie wiem, czy teraz by mi się tak chciało po, wiesz, comiesięcznym pierdolu jeździć po kolejne, nie? No tak, no, ale ja tak samo miałem, przegrywałem, ale wiesz, niby była ta myśl, że już chcesz odejść, ale jakoś no, nie potrafisz mimo ale wszystko, bo to. Jednak frajdę ci to mocno sprawia, nie? Czy te wyjazdy, czy te treningi, a że na pyrkę to niestety czasem trzeba przyjąć na klatę, bo to jednak dużo daje. Cześć, Robert. A po jiu-jitsu był boks, mówiłeś. Tak, no znaczy no, takie podstawy na początku łapałem. Przyjechał jakby trener, który założył tą sekcję w Białogardzie, Mariusz Szczerek, i zaczął nas uczyć boksu powolutku. Chyba przez pierwsze 2-3 miesiące to w ogóle tylko chodziliśmy do przodu, do tyłu, na boki. Uczyliśmy się tylko i wyłącznie kroczków, ewentualnie lewy, prawy, i powoli gdzieś tam stopniowo dodawaliśmy jakieś rzeczy, nie? I potem właśnie się przeniosłem do Marcina Łazarza na full MMA, powiedzmy. A jakieś bokserskie starty cię interesowały? Wiesz co, interesowały mnie, na przykład 2 razy startowałem w zawodach, to pamiętam, że pojechałem raz na Grandę na pięści jeszcze z Tomaszem Duszakiem, miałem tam jedną... Granda na pięści, no. Granda, to jest, a nie, tak, tak, Granda jest na gołe łapy, gościu, o czym sorry, ty gadasz? Sorry. Opanuj się. Granda. Oglądałem wczoraj Grandę w ogóle, nie, to może dlatego, no. Jesteś fanem? No jestem fanem takich krwawych walk, ale osobiście bym nie poszedł, bo troszeczkę uważam, że to za dużo zdrowia zabiera, nie? To na Grandę na pięści pojechałem do Warszawy i co? I przegrałem, nie? Pierwszą walkę. Gratuluję. No, bardzo fajne doświadczenie. Tam z pół kraju pojechać, dostać najlepiej. A potem za rok też startowałem tylko w bitwie o Poznań i poszedłem od razu na tą najwyższą kategorię dla zaawansowanych i wszystkich rozwaliłem. Nie? Byłeś najwyższy w najwyższej kategorii? Tak. Tak jak zawsze. To ciężko akurat o takiego dryblasa, nie? No i co tam jeszcze było? Jeszcze było tak, że akurat miałem problemy z tą torebką stałą. W półfinale mi pękła ręka, no to sobie obwiązałem i no finału normalnie z pękniętą i jeszcze się udało wygrać, nie? Także no wtedy byłem zadowolony, że faktycznie w rok sprogresowałem tą stójkę i jakoś to wygląda. Super, no i w międzyczasie już było MMA, czy dopiero po tym? Nie, w międzyczasie już gdzieś tam się biłeś chyba, nie? Gdzieś tam, no... Kiedy była pierwsza walka? W MMA, wiesz co, pierwsza walka to... Była gdzieś, nie wiem, 2019-2018, ona jest w ogóle na YouTube. To jest na Mistrzostwach Europy, nie? Tak to się nazywało. Wtedy miałem chyba 1 walkę, bo było nas tylko 2 na kategorii Open. Ja tam ważyłem ze 105 kilo, gość tam chyba ze 115, Domachowski z tego co pamiętam, no nazwisko. I wiesz, ja generalnie umiałem tylko jiu-jitsu, stójeczki trochę. Jiu-jitsu i lewy prosty. No, coś w tym stylu, może nawet nie do końca, nie? I poszedłem od razu na full kontakt, bez żadnych ochraniaczy, bez niczego, na najwyższą kategorię. No i udało mi się gościa latającą gilotynę
Bogatyną skończyć na całe szczęście w pierwszej rundzie, nie? To była pierwsza taka na zawodach, którą mi gdzieś tam na Tapologii już załączyli. A w ogóle moja taka pierwsza na gali to mega mnie zaskoczyła, bo to było 3 lata temu, jak w ogóle przyszedłem do Smoka, gdzieś tam we wrześniu przyszedłem, a walka była październik, listopad. Szybciutko? Szybciutko, no, już, bo się już dowiedziałem, zanim tutaj byłem, że mam tą walkę semi-pro z Piotrem Kostuchą. Kostucha chyba? Coś takiego, taka agresywne nazwisko takie. No. Kostucha, coś takiego. Też miałem jakąś taką ksywę rzeźnicką. No i wtedy się bardzo tak stresowałem. Poszedłem na tą walkę i walka w 9 sekund wygrana. I tak... W jaki sposób? No, po prostu go uderzyłem, dostał, znowu Czyli go uderzyłem, upadł. Do tej walki upadł. Już miałeś też prawy prosty. Tak, już ten prawy był całkiem niezły, nie? bo on jednak wygrał. Nie? W ogóle pomyślałem sobie, mówię, nie no, widzę, że on jest taki jakiś, nie wiem, niewczuty, trochę nie wiem, czy był przestraszony, ale na takiego mi troszeczkę wyglądał. Nie? Mówię, dobra, to od razu wjeżdżam. No i tak wyszło, że w 9 sekund się skończyła wjeżdżam walka. I rozjeżdżam. Tak, się wjeżdża, nie? I naprawdę, naprawdę się zdziwiłem, bo mega dużo stresu wtedy miałem. Jeszcze nie byłem z tym taki obyty ani nic, nie? Wiesz, jakieś tam z 2 tygodnie przed walką ciągle nieprzespane... Balety. Bez kitu. Siedzę, gram na kopie. Nie no, ciągle jakieś stresy, coś. Tam jeszcze musiałem strasznie dużo zbić wtedy, bo akurat pamiętam, że wtedy ze 106 kilo ważyłem, a 93 walka. No a tu tak o 9 sekund mówię, kurde, coś jest nie tak, nie? Chyba prank. No. Gdzie są kamery? Da. Gdzie są kamery? Kto mnie wkręca? Podstawili mi go, nie? No i potem to tak powoli znowu zacząłem gdzieś tam walczyć. Ostatnią walkę stoczyłem w ogóle semi-pro z Piotrem Więcławskim, który wygrał drugi sezon w Otore. Ja byłem wtedy w Niemczech na robocie, miałem rozwalony łokieć i mówię, kurde, trochę by się sianka przydało. No to dobra, wezmę tą walkę. Przygotowałem się tydzień i też mi się udało wygrać jakoś tak, wiesz, z marszu, no, o dziwo, no. A co to za robota w tych Niemczech? To mnie fascynuje jeszcze. Jakiś gnój to był. Jakiś magazyn, jakaś produkcja. Akurat Polska za granicą, tak prawdziwe klimaty, no, super, super był. Jest nie każdy pełna klawiatura, nie? Generalnie wyzysk. Czasem nie szliśmy do roboty, bo niby nie było, nie? Także fajnie, bo niewiele też zarobiłem na tym. Zawsze miło wspominam to. Wróciłeś z dugami? Nie, akurat nie z dugami, ale mniej więcej z takim sianem, jakbym tutaj został i pracował gdzieś, wiesz, nie? W normalnej robocie, także niewykorzystany ten czas był za bardzo, no ale się ale nie... coś wniósł. Coś tam wniósł, no na pewno. Doświadczenie jakieś. Ale to bardzo często tak było, bo właśnie zanim gdzieś tam się zdecydowałem tutaj na wyjazd, to z 2 lata się tak tułałem, nie? Gdzieś tam po świecie wyjeżdżałem za tą granicę. No i często było tam bez mydła, powiedzmy. No, niezbyt ciekawie, ale to mnie też naprawdę tak zmotywowało, żeby postawić na to MMA. Bo no szczerze przyznam, że już taki... Tułaczka męczy, nie? Tak, no wnerwiony byłem na to takie, nie wiem, zrzędzenie losu, takie smutne chwile. To, że wiesz, gdzieś się przykładasz czy coś, a i tak nie masz z tego za wiele, no bo nikt cię w sumie nie chwali, nie? Że idziesz na trening 2 razy, czy tam ciągle zapierdzielasz, tylko raczej cię chwalą, jak już coś naprawdę osiągniesz, wygrać jakąś walkę, jakieś super zawody, ale tego backstage'u powiedzmy 95% pracy to tak naprawdę nikt nie widzi, nie? Tylko... A to niełatwa robota, nie? I są tak jak u każdego dni gorsze, lepsze, jakieś prywatne sprawy, gdzie masz gorszy humor, nie chce ci się z nikim rozmawiać, ale no trzeba tam jakoś swoje zrobić, nie? I od niedawna, znaczy w sumie już teraz od kilku lat, ale jesteś w Czerwonym Smoku w Poznaniu. Tak, tak. Trenujesz sobie tutaj. Z kim najwięcej trenujesz? Co tu się dzieje? Opowiedz troszkę o tym, co wiesz, co na co dzień tutaj działasz. Aha, no najczęściej w sumie teraz by wychodziło, że w tej mojej wadze to chyba z Tomaszem Kondraciukiem najczęściej trenuję, z Piotrem Wawrzyniakiem. Z Pietrusiem też często się zdarza, bo jednak gdzieś te kilogramy mniej więcej, nie, się rozkładają. No i co, no super tu jest tak naprawdę, bo jest tyle tych treningów. Codziennie mam okazję, żeby gdzieś tam się ulepszać. To na pewno mnie skłoniło, bo no widzę na przykład przeskok w Białogardzie, gdzie jak miałem te treningi chociażby 3 razy w tygodniu, no to jednak te 3 jednostki w tygodniu to jest chyba za mało, nie, żeby być jakimś tam super profesjonalistą, nie. W ogóle warunki, ja też chciałem wyjechać trochę dalej od mojego miasta, bo lubię się rzucać na głęboką wodę po prostu. Nie chciałem gdzieś tam, żeby mnie ciągle, nie wiem, mamusia czy tatuś tam dawali rady, które wiadomo, że to szanuję, są powiedzmy dobre, ale i tak bym zrobił inaczej. Nie? Trzeba przeżyć swoje. Tak, tak. No jesteśmy trochę jednak, nie wiem, innym myślę pokoleniem, trochę
ja inaczej inne rzeczy widzę niż oni i po prostu wolałem, nie wiem, zrobić sam, ale się sparzyć niż ciągle słuchać, że to nie, bo jesteś taki, a to nie, bo taki. No to trudno, nie? To sobie zrobię i najwyżej mnie skaleczy. A teraz wyszło jak wyszło, że chyba jednak dobrze wyszło, nie? Trochę się pokaleczyłem po drodze, ale jest okej. Tak, tak, tak. Wspomniałeś o mamusi i tatusiu, a też często jest duża ekipa z tobą na walkach. Bardzo często spore wsparcie za tobą przyjeżdża. A więcej ci to daje motywacji i ognia, czy cię to stresuje? Bo wiem, że niektórzy ludzie na przykład nie lubią walczyć u siebie w domu, bo gdzieś tam ich to przygasza, a jadą za granicę i notują piękne występy. Z kolei innym ich lokalna publiczność daje, wiesz, wiatru w żagle, nie? Wiesz co, no, jeśli chodzi o te walki zawodowe, to chyba najgorzej mi się u siebie właśnie walczyło, bo kibice super i w ogóle, ale gdzieś tam jak na przykład nie była moja walka, chodziłem sobie pomiędzy tam salami patrzeć, kto się bije, jak to tam wygląda, to za chwilę każdy podchodzi, ale wygrasz, nie? A tu pierwsza runda, co 10 sekund, nie? I takie, wiesz, od razu narzucanie, narzucanie. Presja, no. Wiadomo, doceniam, to jest super sprawa, ale no nie wiem, ja wolę tak nie za bardzo gadać z wieloma osobami przed walką, tylko z tym takim ciasnym gronem, które gdzieś tam się razem trenujemy, tak jak zresztą ty jesteś ze mną zawsze przy każdej walce, to raczej z tobą wolę pogadać, z Bartasem, gdzieś tam z Tomkiem, który ze mną jeździ, nie? A nie tak z każdym, no bo co ja mam mówić? 40 osób się mnie spyta, jak humor? No, jak forma. Ta. Ale w porządku? No a jak ma być? Nawet jakby nie było, to powiem, że w porządku, nie? Tym bardziej, że często ci ludzie są w czwartym piwku. Tak. Albo tak. Po drugiej kontrolnej. I wariaci. I z poconymi łapami cię tam targają pół godziny przed walką. A ty próbujesz zebrać myśli, jakie jest skupienie i wiesz, roztrzepany. No czasem mi się to też zdarzało, że za dużą, powiedzmy, nie wiem, uwagę przykładałem do tego i potem mnie na przykład trener Biskup, nie, ochrzaniał, że musisz się bardziej skupić, bo za bardzo jesteś gdzieś tam oderwany, nie? A ja to tak bardziej, wiesz, z grzeczności robiłem niż z tego, że chciałem tam z kimś pogadać, nie? Tylko nie chciałem bardziej weź mnie, zostaw, odejdź. Tak opowiedzieć, nie? No to chyba wolał, znaczy na przykład ta gala w Gliwicach też dużo osób ode mnie przyjechało, ale tam było tak bardzo dużo ludzi, że nie wiem, moi się aż tak nie rzucali, nie? W tłumie, bo ich nie widziałem. No i mimo wszystko gdzieś tam dążę do tego, żeby występować przy dużej publiczności, no bo jednak to jest taki sport rozrywkowy, zawodowy i no zawsze na początku gdzieś tam kariery, jak tam nie walczyłem na wielkich galach, no to miałem w myśli, że chciałbym zawalczyć, wiesz, na jakiejś takiej mega arenie, takie mega wydarzenie, to by było coś. Pierwsza taka większa gala, w sensie może nie większa, ale bardziej profesjonalna, na której walczyłeś, to chyba był ten Babilon, na którym byliśmy razem, nie? To tak, była pierwsza tak. Taka telewizyjna, ładna, tak, ładna no. Gala. Tam co prawda nie było za dużo ludzi, ale były ekrany, światełka, dymy, ognie i te sprawy. No i ty też tam zrobiłeś dym i ogień w klatce, nie? Udało się chyba wszystko, co było przygotowane. Tak, no tam wyszło chyba aż za dobrze, ale powiem ci, że no, naprawdę mega się dobrze czułem. Też dziękuję tobie, że mnie jakby tam, wiesz, uspokajałeś. Nie nadawaliśmy na tych samych falach. Dobrze byłem przygotowany. Też na pewno fajnie się złożyło to, gdzie rzadko się, myślę, zdarza, że ja o tej walce wiedziałem, no nie wiem, z 2,5 miesiąca przed, z 10 tygodni jakoś to wychodziło. Rzadko jest tak, pełne że... Pełne przygotowanie, tak, normalnie. Rzadko jest tak, że masz takiego pewniaka, nie? No i to była pierwsza walka po tym takim słabym okresie, że strasznie byłem na to zdeterminowany, taki wygłodniały. Wiedziałem, że to jest moja, powiedzmy, taka szansa życiowa, bo to jest gala już w telewizji. Więcej ludzi to zobaczy, więc jeżeli uda mi się wygrać z gościem, który ma tam 3-0 nokauty w pierwszych rundach i był teoretycznie na jakąś gwiazdę ich tam promowany, a ja byłem bardziej na tej pozycji, wiesz, do stracenia. Underdoga. Tak. Kusik 2,5, pamiętam, jak dziś obstawialiśmy dużo pieniędzy. Żeby się zwróciło. Do dziś liczymy hajs za tą walkę. No, patrzę 2,5, mówię, no nie. No wiadomo, że wjeżdżam w to. Nie? Bo tam oczywiście nie ujmując mojemu przeciwnikowi, ale uważałem, że wygram to, no bo jestem bardziej wszechstronny. On był tam, jak sprawdzałem jego walki, całkiem niezłym bokserem. No ale powiedzmy, że to tyle w miarę, nie? A wiedziałem, że kickboksersko sobie poradzę, a w razie W mam ten parter. No i w sumie wyszło to i to, tak naprawdę. Wszystko nie? Po kolei, tak. Wszystko po kolei. I ta walka też zakończyła się, o ile dobrze pamiętam, latającą gilotyną. Tak jak mówiłeś, pierwsza twoja walka. Tak. No, latającą gilotyną, gdzieś tam. Po kolanie? Po latającym kolanie lewy prosty, go ugięło, wszedł mi w nogi i wtedy latająca gilotynka. No, to było naprawdę przyjemne. I po tej walce już było KSW.
Dobrze mówię? Wiesz co, tak, to było tak, że po tej walce gdzieś tydzień po tym czy półtora pojechałem sobie do Gdańska na weekend i akurat jak wracałem tutaj do Poznania, to dostałem nagle SMS-a, że KSW się odezwało, że jest zainteresowane, ale akurat mieliśmy już od razu po tej walce dogadaną walkę na rundzie 10 w Białogardzie. W sumie to też dobrze, bo zawsze troszeczkę lepiej, żebym poszedł z tym troszeczkę większym rekordem zawodowym niż na takiego świeżaka, żebym tam, nie wiem, się musiał 6 czy 7 walk walczyć i przepychać do tego pasa, do góry, nie? No. A teraz jestem na tej pozycji trzeciej, no myślę, że jeszcze mi nie dadzą tego pasa, ale może, nie wiem, dwie walki, jedna zawalczę, potem kolejna o eliminatora czy tam o pas, no to już jest troszeczkę krótsza ta droga. Z kim walczyłeś za pierwszym razem w KSW? Z Marcinem Trzcińskim, tak? Dobrze mówię. Tak. Tak. No, to nie byłem do końca zadowolony z tej walki. Dlaczego? Akurat. Wiesz co, ona wyszła dość szybko, miałem na przygotowanie 4 tygodnie. Trochę mnie to tam, no można powiedzieć, że zestresowało, bo to jednak pierwsza walka, wiadomo, że pierwsze wrażenie się liczy. Też było duże tempo w miarę. Wakacje, no w wakacje średnio się każdy lubi, myślę, przygotowywać. To było ciężkie, zdecydowałem, psychicznie to było ciężkie, żeby się, wiesz, przytrzymać ze wszystkim, nie? No ale jakoś się tam udało. No i też niefortunnie choroba mnie złapała, bo byłem chory z 1,5-2 tygodnie przed tą walką, a potem po tej walce też 4 dni leżałem w łóżku, więc się czułem taki mizerny, słaby troszeczkę, no i nie byłem zadowolony, bo jednak gdzieś tam przez te 2 minuty Marcin mnie nie robił za wiele, ale dopychał mnie do siatki. Kontrolowo, jakby tak, czyli przebieg był, troszkę, no, czyli był na tej dominującej pozycji, no to no nie jest fajne dla mnie. I skończyło, to jest to, co się skończyło bulldog chokiem? Tak, tak. To padłeś tak, na cymbał? Tak, tak, tak. To jest ciekawe, że skacząc po to, żeby udusić przeciwnika, rozciąłeś sobie łeb i to chyba było jedyne twoje obrażenie. No. Ale no co, poświęcenie, nie? Nie myślałem wtedy akurat. Walka skończona, szyj. Wiesz, poczułem tylko, że zapięłem. Też ja tymi łapami, myślę, zdecydowanie szybciej reaguję niż nogami. Nie wpiałem się gdzieś tam. Też mam takie gabaryty, że potrafię sobie kogoś nabrać z góry, nie wpinając się wcale. No i wyszło takie dziwne coś po prostu, nie? To też chyba było pod naniem wieczoru, o ile się nie mylę? Nie, niestety nie. To powinno być. To było, powinno być, nie. Ale było top 2 w tych akcjach, ale jedynkę niestety miał, niestety, też mu gratuluję, Wikłacz, bo on był też tam mega underdogiem, nie? On gilotyną podał wtedy Racicza. Tak. I na niego był tam kurs chyba z 4,15, że taki mega underdog, nie? Więc myślę, że powiedzmy, że... No, zaskoczkę, większą zaskoczkę zrobił. Tak, dokładnie, no, zaskoczenie. I niedługo, po jakim czasie walczyłeś drugą walkę? To było wszystko chyba dosyć szybko, nie? Krótko przerwę, ta pierwsza była 4 września, a ta druga była 18 grudnia. A to nie tak źle. Nie to tak miałeś źle. Czas, żeby odpocząć i żeby wrócić tak, na tak, obroty. Tak. Wiesz co, specjalnie chciałem tam, może nie, że długo czekać, ale 4 września chciałem sobie zrobić prezent na urodziny, bo 14 mam urodziny, to wiesz. Ja mam drugiego. O, no to pięknie. September guys. No i to wiesz... Nie żyłem jak asceta do tego 14 września akurat, nie? Tylko gdzieś tam troszeczkę przypalowałem, bo to urodzinki. No i potem chciałem właśnie tą czwartą walkę stoczyć. Grudniowa gala wielka. Czwartą, czyli drugą w KSW, dobrze mówię? Drugą w KSW, no, w tym roku, bo tak sobie pomyślałem, że jak 3 wygrałem, 3 przed czasem, to jak 4 stoczę, no to już naprawdę jest duża szansa, żeby dostać to odkrycie roku, nie? Chociaż wcześniej o tym nie myślałem, gdzieś tam tylko na samym początku roku sobie myślałem, że fajnie by było to zdobyć, ale no to było ciężkie do obliczenia. No, nie? Nawet nie plan, tylko jakiś tam idea w główce się zaświeciła. Bardziej to chodziło o to, że no to jest bardzo duża gala, mamy co lić, duże takie właśnie odznaczenie, no ale z kim tam walczyć, nie? I w końcu się... To chyba Dusis to był w ogóle 5. przeciwnik zaproponowany. Mm-hmm. Tam... No tak, ja pamiętam, że ty miałeś w ogóle z zupełnie innymi ludźmi walczyć, z tak, tego, co pamiętam. Tak. Przez chwilę nawet był Szewczyk, ale się okazało, że kontrakt z Fenem go chyba tam toruje. Znaczy pauzuje go. No i wyszło, że Dusis. Też mi pasował, nie? Ja się lubię bić w sumie z takimi dużymi lujami, krótszymi ode mnie. Fajny rekord, wszystko przed czasem. A uważałem, że jest silny, taki powiedzmy w miarę nieprzewidywalny, ale mało techniczny zawodnik, więc pasuje. Tam było cały kalejdoskop poddań, nie? Jedno za drugie, chyba 6 prób poddania. No, wiesz co, nawet teraz chyba liczyłem, to było z 8 albo z 9, no
skuteczność może mierna, ale, ale wyszło. Nie? Koniec końców skuteczność wyszła, bo klepnął. Tak, tak, tak. Ale no, te 8 prób pierwszych nie pykło. No, no, to było tylko, wiesz, na ten, na przeczekanie, nie? Żeby nie wiedział. Straszaki. Kiedy. Ta, straszaki, dokładnie, podpucha. Ślepakami strzelałeś podpucha, najpierw. Podpucha, podpucha. Cały magazynek ślepaków i dopiero... Jeden dopiero. Jeden ostry. Podpucha, podpucha. I co teraz przed tobą? Walk KSW było 3, tak? Dwie. To no. Teraz trzecia się teraz szykuje. Trzecia, no teraz trzecia i tak właśnie zastanawiam się cały czas, z kim by to było. Na początku tam myślałem, że może Mysiała, ale jak utworzyli rankingi, to widziałem, że go nie ma, czyli nie jest jakby... Brany pod uwagę. Tak, nie ma aktywnego kontraktu z KSW, to potem stwierdziłem, no dobra, no to może oczko wyżej i ten Erslan, ale Erslan się bije teraz w lutym znowu. Czekaj, panowie, nie napierdalajcie piłką, proszę, dobra? To przy tobie to. Dobra, brat. Dobrze, może być. A wracamy do tematu, Erslan. Erslan, to mówiłem może oczko wyżej, Erslan. Ale Erslan się bije teraz znowu zakontraktowanym tym Meschiewem 12-0 w lutym. No, czyli raczej nie ma opcji, więc przewiduję, że znowu to będzie jakiś gość spoza granicy, tak, spoza KSW z jakimś ciekawym rekordem. Były już jakieś takie małe przesłanki, że miałeś się bić z tym Francuzem, Omarem Sy, czy jakoś tam? No, no właśnie myślałem nad tym, ale myślałem nad tym, on tam ma na razie jedną walkę w KSW, teraz wygrał drugą na Aresie, 2-3 luty, coś takiego. No fajne to by było zastawienie, bo on jest, znaczy ma bardzo zbliżone warunki do moich, nawet lepsze, nie? Więc to by było ciekawe, tylko że ja nie wiem jaki on ma plan, czy on wraca do tego KSW, czy on się będzie bił na Aresie, nie mam pojęcia. Coś mnie właśnie doszły słuchy, że on raczej w tym KSW nie za bardzo ma zamiar wojować, chyba że bije się poza federacją, no bo po prostu ta półciężka jest średnio obsadzona, on też jest w miarę młody, w miarę mały rekord, żeby gdzieś tam doświadczenia łapać. No właśnie, ty też jesteś przecież turbo młody, nie? Jesteś małolecikiem. Coś tam. Ile masz lat? 24. Tak, i tak długo już się bijesz po głowach? To niezdrowe. No faktycznie, ale na razie nie widzę jeszcze efektów ubocznych, nie? Na razie. Tak, gdzieś tam kolano mnie czasem pobolewa, ale tak to w porządku. To, na ostatnie lata życia będziesz się uczył mówić. Ale na głowie myślę... MMA to jest gdzieś tam trzecia, czwarta rzecz, która uszkodziła mi głowę, wiesz o co chodzi, nie? Także... A pierwsza, druga, trzecia? Pierwsza. Nie, pierwsza, druga? A to można mówić tak w ogóle? Przez te... Pierwsza? Ping-pong, dokładnie. Ci łeb. Strasznie mnie zrył. Strasznie mnie zrył ping-pong, no. I drugie studia i trzecie Wilda. MMA gdzieś tam długo, długo tak, potem. Nie? MMA trochę tylko. MMA jest bezpieczne. Wilda i tenis stołowy. Zapisujcie tak. Swoje dzieci, nie? Ale nie na tenisa. No i tak jak wspominałeś, powoli myślisz, planujesz potyczkę o pas. Wiadomo, jesteś w federacji, musisz celować w górę. Tak, no to wiadomo, na początku już takie założenia, ale teraz coraz bardziej realne się one stają. Myślę, że no właśnie teraz jeszcze ta jedna walka może z jakimś tam zagraniczniakiem, prospektem i może wtedy mi dadzą tego Erslana na przykład, albo nie wiem, Narkuna, bo nie wiem jak oni planują, czy Ibragim ma mieć rewanż z Narkunem, coś takiego słyszałem. No to właśnie myślę, jedna, dwie walki i wtedy ten pas, no mam nadzieję. Też teraz by było za wcześnie, myślę, bo gdzieś tam jestem, myślę, w miarę dobry jak ten na swój wiek, ale... Jeszcze jest trochę roboty. Jeszcze jest trochę na pewno roboty, nie? Chociaż ta dokładność poprawić... Nie strzelać ślepakami. Tak, to mieć od razu naładowanego shotguna, coś takiego. No i też widzę, że w miarę się rozwijam cały czas do przodu, gdzieś tam dodałem, może nie od niedawna, ale od pół roku, czy tą motorykę, czy tam coraz więcej tych jakichś personalnych tutaj w tym smoku. Też ten styczeń to był taki czas, żebym się troszeczkę pozaleczał, bo jakieś tam drobne kontuzje, nie? Troszeczkę odpocząć. No i jazda z tematem. Mam nadzieję, że do końca roku się tam uda stoczyć 3 walki, by było miło. W której płaszczyźnie się czujesz najlepiej w MMA? W której? Bo jesteś dosyć wszechstronny, jakby i uderzasz, i poddajesz, tak. No są jeszcze zapasy i to defensywne, ofensywne, wiadomo, poddania, stójka. Gdzie się czujesz najlepiej? Wiesz co, właśnie zaczynałem od tego parteru, to głównie przez większość tej kariery się czułem dobrze w parterze, nie? Ale coraz więcej robię tej stójki. Nie wiem, jakoś tak w ogóle mi się mega spodobała, coś nowego. Fajnie kogoś uderzyć mocno w twarz, nie? No, oczywiście na walce, nie? Nie tam na treningu, ale bardzo fajnie kogoś uderzyć. No i dodatkowo, dodając te moje warunki fizyczne, które mocno mi sprzyjają, to jak widzę,
chociażby jak to się przekłada na walkę z jakimiś mocnymi gościami, co do nas czasem przyjeżdżają, to naprawdę dobrze mi idzie w tej stójce, nie? I raczej będę chyba mimo wszystko zaczynał walki w stójce. Nie będziesz ściągał do gardy? I właśnie gdzieś tam szukając takiej niestandardowej okazji, nie? Gdzieś tam kogoś bulldog choke'iem udusi, gdzieś tam gilotynka, coś, gilotyna po podłączeniu. Tak, tak, ale lubię bardzo właśnie ten element stójkowy. Parter też lubię. Ostatnio mi się spodobało jakieś klinczowanie też pod tą siatką, nie? Zapasy trochę mniej, bo myślę, że fizycznie nie jestem jakiś najsilniejszy na tą kategorię, też przez to, że jestem raczej taki w miarę chudy, ale mam ten dystans. No, to tak by to mniej więcej wyglądało. Ciężko mi się trochę określić, nie? W miarę wszystko. Też w tych cięższych wagach właśnie mam wrażenie, że jest dużo więcej takich zapasów pod siatką, właśnie takiego klinczowania na wysoko, niż na przykład zejść na nisko, nie? I tak mi się wydaje, że od 7-7 wzwyż, czy tam od 8-4 wzwyż, już rzadko kto wchodzi w nogi na przykład tak dynamicznie, nie wiem, jak Borys, nie? Czy tam Mateusz, jakby te zapasy wyglądają zupełnie inaczej, więc ta, tak jak mówisz, ta praca pod siatką czy klinczowanie na wysoko, po prostu też mi się wydaje, że w twojej kategorii jest bardziej sensowne, niż robienie takich klasycznych, nie klasycznych, wolnych w sumie, niskich zapasów, nie? Od pasa w dół. No właśnie przy tej siatce ja się teraz bardziej nie skupiam nawet na tych zapasach, co może nad obroną przed obaleniem, ale dużo staram się widzieć, żeby gdzieś wkładać cały czas te ciosy, gdzieś jakieś ciosy, wiesz, jakieś łokcie, obracać, nie wiem, jakieś stąpy, jakieś kolana na udo, takie nieprzyjemne, chamskie triki, ale dozwolone mimo wszystko, niż takie klasyczne zapasy, bo no nie wiem, zdaje mi się, że zajeżdża to strasznie i w przełożeniu na dłuższą walkę ta butla z tlenem się o wiele szybciej zużywa. A też przez to, że jestem taki, nie wiem, większy chudzias niż reszta tych... Chudzias i długas niż większość byczków, to chyba ta butla z tlenem jest u mnie lekko większa, nie? A jak ci się podobała ostatnio walka na szczycie twojej kategorii? Właśnie Tomek Narkun kontra Czuży Gajew. Tomek stracił pas po bardzo długim czasie. Prawie 7 lat, nie? Był najdłużej panującym mistrzem KSW. No i wiadomo, że jako, że jesteś w tej kategorii, no to na pewno w dalszej perspektywie widziałeś swoją walkę z nim. No bo myślałeś o pasie. Tak, tak. No nawet byłem w ogóle na tym KSW, oglądałem. Wiesz co, zdziwiłem się strasznie w ogóle. Ta pierwsza runda, zdaje mi się, że przez to, że Narkun tak długo nie walczył, to troszeczkę, nie wiem, nie wczuł się w walkę, zaspał. Żebyś ty na mnie zaspał. I co? I myślałem, że już pierwsza, druga runda to się może skończyć, nie? Widząc tam jego obrażenia na twarzy. W końcu gdzieś tam się obudził, chyba też tak punktowałem, jak widziałem, ta trzecia runda już chyba była bardziej dla niego, bo przechodzona lewym prostym dystansował. Czwarta udało mu się obalić, no to tam chyba bezdyskusyjnie, nie? Bo praktycznie wpięty za plecami z połowę rundy. No i myślę, że gdyby przycisnął tą piątą, to mimo wszystko zachowałby pas. Ja chciałem, żeby on wygrał mimo wszystko, bo ta sytuacja w półciężkiej byłaby bardziej klarowna. Byłoby wiadomo, jakby kto z kim się teraz bije. Kto panuje, a teraz jakby przyszedł Ibrahim totalnie, powiedzmy, znikąd w nawiasie. Jedna walka, on jest mistrzem półciężkiej. Teraz Narkun nie wiadomo, czy dostanie rewanż, bo tam widziałem, że Martin Lewandowski się wypowiadał, że z jednej strony fajnie, że przegrał, bo w końcu coś się dzieje, że teraz fajnie by było, żeby dostał walkę na odbudowę, a nie od razu o rewanż. Ciekawie się robi. Tak, tak. No i tak za bardzo nie wiem, co ze mną teraz, nie? Bo tam się właśnie dużo pozmieniało. Tu ten Erslan teraz z Meschiewem. Ciężko powiedzieć. No ja kibicowałem generalnie Narkunowi mimo wszystko, bo wtedy wiedziałem, jaką ja drogą pójdę, nie? A tak to teraz nie mam pojęcia. A teraz trzeba wrócić do tenisa stołowego. Tak, chyba tak. No i trzeba poczekać, nie? Na informacje, jak to się tam rozwinie wszystko. Ale KSW ma robić więcej gal. Pojawiła się platforma Viaplay, ma być 12 gal w roku, a nie tam 4, 5 czy 6. Co myślisz o tej zmianie? Co, czy chyba dobrze dla zawodników, że będzie więcej roboty, nie? Tak, tak. No myślę, że tak. W końcu i te rankingi się pojawiły i więcej zawodników. Barwniejsze to takie jest, do większej, nie wiem, grona osób to dociera spoza granicy. No i właśnie, więcej jest okazji, żeby walczyć, bo no, czasem bywa tak, że nie wiem, ty nie możesz, kontuzja, coś tam się dzieje. Jak gala jest co 3 miesiące i raz wypadniesz, to trzeba trochę poczekać, słabo, nie? No, a tam jedną walkę stoczyć w roku,
No to tak pieniężnie to jest średnio, nie? Sportowo no też średnio. No, budowanie kariery też nie bardzo idzie, jak walczysz raz w roku, nie? Ja też jestem takim zawodnikiem, że lubię mieć jakiś cel albo powiedziane, że chociaż wtedy i wtedy walczę, bo bardziej mi się chce trenować. Wiem, że muszę być skupiony i w miarę taki się trzymać w tych ryzach, no bo jak nie mam jak żadnego... Jak puszczają lejce i jest cała naprzód, Damian idzie w miasto. Tak, budyń tego, siedzisz taki budyń, nie? Ustopiony, bez kondycji. I mówię, kurde, no nie chce mi się, bo nie ma walki. No, no, a tak to wolę jednak gdzieś tam, wiesz, cały czas w tej aktywności pozostawać, bo wiem, że zaraz może być jakaś fajna okazja, żeby pokazać to czy tamto, nie? Jesteś póki co cały czas bardzo młodym gościem i zastanawiam się, czy ty z biegiem lat nie będziesz miał problemów z wagą, bo póki co bijesz bardzo mało, nie? Ty tam po kilka kilogramów. Kurde, 6, 7, no. No to przy twoich gabarytach niewiele, to nie jest jakoś niewiele, super dużo, bo goście z niższych wag biją więcej wagi. Tak, tak, tak. Ale jest szansa, że przecież jak będziesz zdrowo jadł i się dobrze prowadził, to będziesz coraz większym gościem. No tak. Myślałeś no tak. Kiedyś o wadze ciężkiej? Wiesz co, myślę, że właśnie... Kiedyś to przyjdzie tak naturalnie, ale no teraz na przykład jestem na takim etapie, że i mam catering i dojadam jeszcze, serio jem z 5,5 koła dziennie i moja waga stoi w miejscu, ważę 199, coś takiego, no to jest jeszcze duży zakres tam, żeby przytyć. Tam chciałbym ważyć ogólnie około, nie wiem, 105-103 kilo i normalnie zbijać do tej półciężkiej. Więc myślę, że spokojnie do chyba 30 pociągnę jeszcze tą półciężką. Nie? No chyba, że zajrzysz do apteki. Chyba, że zajrzysz. Ale nic, tu wszystko na sucho, nie? Jak trawa. Nie, no póki co jest jeszcze spory ten. No, jak to się mówi? Wiesz. Zapas. Zapas, o, zapas. A zapasy, no lubię. Zapaśnik, operator zapaśnik. Spory jest zapas właśnie. Od razu wiedział, co jest to. Odrzucę się. Żeby właśnie zostać w tej półciężkiej, nie? Czyli póki co półciężka i powoli się wspinasz po pas. Tak, tak. Mi się podoba, że właśnie jednak muszę robić ten limit, bo inni też muszą robić. Ja wtedy mam wielką przewagę tych swoich warunków fizycznych, zasięgu. No nie z każdym, może jak z tym Omarem to bym nie miał, ale generalnie jest to zawsze na plus aspekt, więc dlatego chciałbym, żeby to była jeszcze kategoria, gdzie trzeba jakiś limit zrobić. A co sądzisz o wysypie organizacji freakowych ostatnio w świecie MMA i w ogóle o tym, co się dzieje ostatnio w świecie MMA? Poza oczywiście turbo profesjonalną ligą, jaką jest UFC i KSW, w którym jakby uczestniczysz, to wszystko, co się dzieje wokół. No jest grubo, jest grubo. Myślę, że... Dużo, dużo szczęścia nam to daje, co? Jest to jeszcze dla nas pozytywne, bo też, nie wiem, dzieciaki, pewnie coraz więcej osób młodych się interesuje jakimś MMA, czy w ogóle. Niektóre walki też mnie samego interesują, ale... No, na przykład nie... walka dziadka i wnuczka kontra kobiecie. Tak, to mega świetna sprawa, nie? Do oglądania przy obiadku z rodziną. Do herbatki, dziadzia 75 lat, wnuczek 18 kontra jedna otyła kobieta. Ostatnio też mnie oglądałem z zainteresowaniem właśnie jak się Muran bił z Tańculą w tej rzymskiej klatce, co go ugryzł na przykład, też mnie mega zdziwiło. Jesteś nie? Team Muran czy Team Tańcula? Nie no, Team Tańcula, nie ma opcji. Muran w ogóle. Musiałbym nie mieć z połowy mózgu, nie? Żeby się na to nabrać. Zwoje by się musiały wyprostować. No, no, ciężka sprawa, ale... No, gdzieniegdzie myślę, że no, trochę przesadzają, nie? Przynajmniej tak jak teraz zacząłem oglądać jakieś komplikacje z rosyjskich gal. Może nie z walki, co z tych face-to-face'ów, że gość na przykład podchodzi do gościa, a ten mu latające kolano wali, a on ostatnio sztywny, widziałem nie? Też takiego kopa z dwóch nóg naraz w klatę właśnie, że chłop zrobił rozbieg. Tak, tak. I jak no. W WWE wyskoczył z dwoma nogami do przodu i montował się w gościa w klatę. Też wielka wiem, klasa. Ostatni taki, że gość gościa pociągnął za rękę, a ten mu sztukę od razu walnął i zamroczył. Nie wie, co się dzieje. No takie, kurczę, nie uczy to na pewno sportowego zachowania, nie? Takie słabe wzorce dla młodszych osób, bo oni w to, myślę, chłoną jak gąbka i wierzą w takie rzeczy, no ale... Dla młodych jest to niebezpieczne, ale dla nas może to być zabawne czasem, no, a dla nas jak się dzieje. dla nas rozrywka, żeby coś tam tylko ciekawego przyoglądać. Tylko musicie wiedzieć, że to jest niedobre. Oglądajcie zapisać. Z głową, oglądajcie z głową. No dobrze, bardzo przyjemna rozmowa, bardzo dziękuję. Dziękuję i powodzenia również. Życzę. Dziękuję i dzięki za zapach, Filip.